Hej kochani, z tej strony Charmin i znowu witam was, słuchajcie, w Hakuoki. Przechodzimy do naszego pięknego Harady. No i Chizuru nam wzdycha, bo Hichikata kazał jej się nie plątać pod nogami i polazła do pokoju, jak zawsze. Tata jest jednak kobieta z silnym charakterem, nie ma co. No ale dobra, słuchajcie, wzdychamy. Muszę iść spać, ale nie mogę się jakoś zmusić, żeby zamknąć te oczy. Jak nie masz nic do roboty, to proszę ci mi się tutaj nie kręć pod nogami i wracaj do swojego pokoju. Chociaż raz zrób to, co mówię. Głos Hichikaty rzucał się po mojej głowie, a moje przerażenie coraz bardziej mi ciążyło. Naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, co oni o mnie czują. Jako osobie, która tak po prostu sobie zostaje w ich domu. Kiedy tak przechadzam się po moim pokoju, wciąż myślę o moim ojcu i nie potrafię nic na to poradzić. No i pozostaje mi tylko to, że tak naprawdę mogę zostać zabita w każdym momencie. Nie macie kochana, oni cię nie zabiją. Ejku, patrząc się na latarenkę, w której tli się odrobina światła, czuję się zdesperowana coraz bardziej. Hej, Chizuru! O, Harada! Jak długo planujesz tutaj nie spać? O, przepraszam, ja już idę do łóżka. Zgasiłam moją latarnię, ale... Nie. Nie próbowałem na ciebie nakrzyczeć. No chociaż jeden. Mogę wejść? Jasne, pewnie? Cześć, Harada! Drzwi delikatnie się otwierają, a Harada wchodzi do środka. No i co, tak nie śpisz do późna? Myślisz nad czymś, co? Lepiej wiedział. Nie, właśnie miałam iść spać. Mówiąc mu o tym, co wcześniej myślałam, prawdopodobnie wywnioskował, znaczy wniosek byłby taki, że chcesz swojej własnej śmierci, a więc starałam się jakoś nie mówić na ten temat. Na nieszczęście chyba nie bardzo go przekonałam. Troszeczkę za blisko. Kiedy Harada spojrzał w moje oczy przez moment i uśmiechnął się do mnie gorzko. Naprawdę wyglądasz na zdołowaną. Jesteś pewna, że nic ci nie jest? Nie, naprawdę. Cóż, nie dziwię ci się, że jako jedynej dziewczynie jest ci tutaj ciężko, co otoczona tymi wszystkimi chłopami. Ja ci nie mogę powiedzieć, że naprawię wszystkie twoje problemy, ale przynajmniej możesz się przy mnie wygadać. Uj, jaki kochany. No dalej. To co jest? Brzmiał tak delikatnie, tak czule i poczułam, że moje serce szybciej bije. Harada patrzył w dół na mnie przez chwileczkę. I zaraz potem, jakby się zdecydował, przytaknął i zaczął mówić. No dobra, idziemy na zewnątrz. Teraz! Ubieraj się! Okej. Okay. Co? Z zewnątrz? Można myśleć poza mój pokój, ale przecież ja nie mogę. No dobra, chodź. Nie chcesz sobie nabrać trochę świeżego powietrza? No, idziemy. O, Rada jest kochany. No i wyszedł z mojego pokoju. Ja poczułam się tak, jakbym nie miała w ogóle nic do powiedzenia, więc poszłam za nim. No, gdzie idziemy? Okej. Okay. Wydawało mi się, że on tylko sobie tak na początku żartuje, ale kiedy wyszliśmy z kwater, Harada wcale się nie zatrzymywał. Myślisz, że to naprawdę w porządku? To przecież nic innego, jak chodzą sobie po naszym przybytku, prawda? Wiesz, jeżeli spróbujesz i będziesz chciała uciec, ja mogę cię po prostu zabić. Tak, mój drogi, nie wierzę w to. Co mogłabym mu powiedzieć za to? No, dzięki, że mnie tu wziąłeś, nie? Dziękuję. Tak, rozumiem, dziękuję.
Potknął się, odwrócił się, spojrzał na mnie, jego oczy rozszerzone. O, chwileczkę. Przecież ja za tobą nie nadążam. Ja ci tak po prostu mówię, że jakbyś chciała uciec, to cię zatłukę, a twoją odpowiedzią jest dziękuję? No cóż, gdybyśmy zostali złapani, prawdopodobnie ty byś miał kłopoty, prawda? Ale wciąż zdecydowałeś się, żeby mnie tutaj zaprowadzić. Za to ci jestem wdzięczna. Dokładnie, ja myślałam o tym, a nie o tym, że chciałaby nas zadźgać. Martwiłeś się o mnie? Zbity z tropu zamrugał i widzę, jak przełyka ślinę. Ty masz rację, ale... Ojejku! No, wiesz, przecież to... To jest takie trochę przerażające, żeby tak po prostu zgodzić się na coś. Przez chwilę myślałem, że jesteś tylko dzieckiem. Ja nie popełnię już więcej tego błędu. No dobra, stary, przecież się nic nie stało. No i teraz miał jakiś grymas na twarzy. Nie, ja mam na myśli... Przepraszam, ja nie chciałam jakoś tak na ciebie naskoczyć. No już, dobra, spokojnie. Starałem się cię skomplementować. Trochę mi to umknęło, ale dobra. Wiesz, za parę lat naprawdę będziesz niesamowitą kobietą. Dziękuję. A to, żeśmy sobie omotały go tak, że chcemy wyjść, to on nas zabrał. No dobra. Nic nie mogłam na to poradzić i się zarumieniłem. No cóż. Ale jakoś nie potrafiłam spojrzeć mu w oczy. O, jakie to kochane. Przez jakiś czas tak sobie po prostu chadzaliśmy dookoła naszych kwater. No ale nic, jakby nie patrzeć, mamy szczęście. Nie ma dzisiaj księżyca, prawda? Widzisz? Gdyby nie to, prawdopodobnie Hijikata by nas złapał, prawda? Wpatruje się w puste niebo, zanim zwraca wzrok w moją stronę. Przebyłaś taką długą drogę, żeby dostać się do Kyoto. A więc... Naprawdę chciałbym ci tutaj coś pokazać, ale muszę przyznać, nie chcę zostać tutaj z tobą złapany. Masz coś przeciwko, jeśli już wrócimy? Jasne. Przetaknęłam i spojrzałam się w górę. A jak ładnie. Miliony małych diamencików porozrzucane były po ciemnym niebie. Niektórzy... wskazując na tyle żywotów, które połączone są ze sobą. Ojejku. Wszystko jest takie niezmierzone. Nikt nie mógłby odkryć całości. Przez jakiś długi moment czuję się taka wolna. No widzisz, kochana. Kiedy już wracaliśmy z powrotem, wtedy... Sano? Byłeś na zewnątrz? Ale mam przerąbany. Schowałam się w cieniu, kiedy usłyszałam jego głos. Harada tak spokojnie poruszył się, żeby mnie schować. Tak, wyszłem sobie złapać trochę świeżego powietrza. Ale wracam. Czy ty teraz wracasz z swoich tam patroli? Tak. Dostaliśmy... wiadomość, że Ronini jakoś się dziwnie zachowują. Do czegoś może dojść, dlatego też proszę nie bądź tutaj samotnie. W przyszłości raczej radziłbym, żebyś z kimś wyszedł. Mówiąc to, Saito odwraca się i idzie. Jeżeli mogłabym coś powiedzieć, on chyba mnie nie zauważył? O, to było blisko. Zawsze trzeba być uważnym, prawda? Tak. Okej, pośpieszmy się, zanim ktokolwiek nas zauważy. My bad boy. Okej. No dobra.
Udało nam się schować z powrotem w moim pokoju bez nikogo, kto by nas zauważył. Wybacz, że tak cię wyciągnąłem i przeciągnąłem. Nie. Dziękuję, że o mnie pomyślałeś. Nie odpowiedział, po prostu się zapatrzył. Wiesz, nazywają Hidzikatę demonem i może i taki się wydaje, ale prawda jest taka, że on jest niepowtarzalny. On dostrzega więcej niż na to jakby pozwala. Porusza się tylko i wyłącznie z jakiejś przyczyny i jest naprawdę zadedykowany. Wiesz, to co mam na myśli, to to, że jeżeli Hidzikata wciąż się tutaj trzyma, to jest z dobrego powodu. Kiedy się odwraca i patrzy w moje oczy, w jego ekspresji jest zimno i taka płaskość. Ale wiesz, jeżeli przekroczysz linię w pewnym momencie, na pewno dowiesz się, dlaczego wszyscy są tacy przerażeni, jeżeli chodzi o niego. Oczywiście nie tylko Hidzikata, to wszystko się tyczy także i innych. Także i mnie. Tak, moja dzida jest zawsze gotowa. Boże, jak to brzmi. Przepraszam. Oj Jezu, przepraszam. Upewnij się, że o tym nie zapomnisz. Okej? Okay? No dobra, nie chcę cię już tutaj trzymać, a więc też będę już szedł. Pa, pa. Dobranoc. Odwrócił się, przytaknął i wyszedł z mojego pokoju. Moja dzida jest zawsze gotowa. On z pewnością był przerażający, ale... Tak to będzie tytuł odcinka, wam mówię. Przecież Harada pokazał mi taką dobroć, ryzykując samym sobą, tylko dla mnie. Nawet robił jako przykrywka, kiedy Saito nas znalazł. Wiele czasu poświęca temu, żeby brzmieć na przerażającego, ale w głębi serca jest naprawdę dobrym, ciepłym chłopakiem. Słowa Harady po mówiące o Hidzikacie naprawdę wiele świadczą i może powinnam mu zaufać, może powinnam być jakoś silniejsza i nie bać się tego, co przede mną. To wszystko sprawia, że jest jakoś mi łatwiej, a więc po prostu chowam się w futonie i odpoczywam. Okej, okay. Prawdopodobnie teraz będę musiała zrobić, słuchajcie, cięcie. Bardzo podobne, tak? Także widzimy się, słuchajcie, już w nowościach. Okej, kochani, to było dosyć szybkie, także tutaj musimy, bo wybieramy, co będziemy robić, także my sobie będziemy ich akompaniować na ich patrolach, także lecimy na ten Szczecin, klikam. Cóż, ja chciałabym się przyłączyć do Nagakury, Harady i Heisuke na ich patrolu. No do. Co? Chcesz iść z nami? Mam nadzieję, że wiesz o tym, że nasze patrole to nie są jakieś przechadzki po parku. No już, nie strasz jej. Wiesz, tak naprawdę nie wątpię, żeby był tutaj ktokolwiek na tyle głupi, żeby próbował z nami wszcząć jakąś bójkę. Tak, z nami jesteś bezpieczna. O, dziękuję. Dziękuję, dokładnie. Moje dłonie trzęsą się z podekscytowania. Będę w stanie dołączyć do Nagakury i reszty. Tak, i do Harady. Tak, tak, Haniu. Nawet jeżeli pozwalano mi wychodzić przed główne wejście i tam, wiecie, zamiatać, to wciąż było coś specjalnego. Minęło prawie 5 miesięcy, od kiedy byłam w stanie wyjść na zewnątrz. Ja wam mówię, yandere to wszyscy, nie? Może nie Harada.
To tak jakbym mogła teraz wziąć swój pierwszy oddech po przebywaniu pod wodą. Okej, tato ma czasem. Tylko upewnij się, że będziesz blisko, dobrze? Wiem, że ty wiesz, ale uważaj na swoje plecy w Kyoto. Okej. Kiedy tak ciągali mnie za sobą, doznałam rzeczywistości, na którą nie byłam przygotowana. Widziałam, że ludzie naprawdę nie lubili Shinsengumi. Widziałam to po ich spojrzeniach. Jednakże, kiedy już napotykaliśmy na ich wzrok, który tak bardzo je oceniał, oni udawali, że tak naprawdę robią coś, co należy tylko do nich i jakoś przechodziliśmy obok nich. Jednakże z ich ciała można było wyczytać, że są przerażeni i zniesmaczeni, jakby sparaliżowani złą reputacją. I pomimo tego wszystkiego udało mi się coś usłyszeć. Tak, wilki z Mibu. O, już przestańcie! Co jest? Nie wyglądasz za dobrze. Źle się czujesz? A nie, to nic takiego. Zmusiłam się, żeby wyszeptać i cichutko zapytałam Harady. Czym są te wilki z Mibu? Słyszałam to dookoła siebie, odkąd tylko weszliśmy do miasta. A, tak nas nazywają. Wiesz, na początku byliśmy Roninami z Mibu, a więc nazywają naszą paczkę jako takie wilki. Może i to ma sens? Ja nie bardzo wiem, czy bycie dumnym z tego, że nazywają cię wilkiem, jest dobre. Ale czemu? Przecież bronicie Kyoto, prawda? Ludzie z Kyoto nie lubią nikogo, kto przychodzi tutaj spoza. Ci idioci wyzywają nas za każdym razem, kiedy tylko mogą. Wiesz, tak naprawdę to nie tak, że jesteśmy w Edo, gdzie wszyscy są pomieszani i każdy może sobie tam być. Nic dziwnego, że słyszymy o tym, że oni nie są tacy otwarci na ludzi spoza. No, cóż, zdarza się. Kiedy tak stałam, wydawało mi się, że nasi wojownicy są przyzwyczajeni do tego, jak się ich traktuje. Trzymałam dłonie przy sobie, rozglądając się, czy może znajdę gdzieś tutaj mojego ojca. I nagle... Przepraszam, a co ty tu przed chwilą wygadał? Aha, tak. Brak respektu dla imperialnego wojownika nie jest lepszym niż, że tak powiem, wymierzaniem strzałą w naszego imperatora. Ejko. Jakieś głupki, które nawet nie umiały się uczesać, nagle sprawiały jakieś problemy w mieście. Heisuke natychmiast to zauważył i bardzo szybko pobiegł w tamtą stronę. Przepraszam, a co wy do jasnej cholery tutaj robicie? Tutaj są Shinsengumi, uspokójcie się. Ale nie krzycz tam mi tak w uszy, bo ja ogłuchnę kiedyś. Tak, wilki z Mibu. Aha, się pedobili. Oczywiście, panowie. Kiedy tylko Ronin zauważył ich odzienie, natychmiast wyciągnął swój miecz, odpowiadając na ich słowa. To było jasne, jednakże tak naprawdę Ronin nie mieli żadnych szans. No już, uspokój się. Dopóki wy nic nie zaczniecie, będziecie żyć. Cholera! Jeden z Roninów postarał się uciec, przepychając się przez wojowników. Hej, zaczekaj tu, idioto! Okej. Heisuke pobiegł za nim, ale Ronin szybko wtopił się w tłum. Nie myślałam, żeby mieli jakąkolwiek szansę, żeby go złapać, ale
Nagle z... ni stąd, ni zowąd. Doko ni iku tsumori da? Nani mo yamashii koto ga nai nara, nigeru koto wa nai hazu daro. Tak, poczekam, aż mi Soma tu będzie krzyczał ducha. A przepraszam, gdzie ty sobie myślisz, że ty idziesz? Jeżeli nie zrobiłeś nic podejrzanego, przecież nie ma powodu, żeby uciekać. Cześć, Soma! I jakiś nieznany samuraj nagle się pojawił, łapając Ronina za jego rękę, tak? I zatrzymując go. Spieprzaj! Au! Ronin uderzył w samuraja prosto w twarz. Chodź. Przepraszam, a kim ty myślisz, że ty jesteś? Jesteś tylko jakimś dupkiem. Spieprzaj z drogi! Ronin warknął na niego i się zaśmiał. Starając się uciec, został zatrzymany przez Haradę. No już, już, już. A ty przepraszam, gdzie idziesz, mały? No nie powiedz mi, że to ty będziesz tym bojącym się, który... że tak swoim zostawi swoich kamradów i ucieknie, ha? Dobra, to teraz ty sobie pójdziesz z nami do naszej siedziby. Wiesz, mam nadzieję, że nie planujesz mieć jakichś wizytorów za niedługo? Cholera jasna, jak śmiecie! Zanim Ronin mógł w ogóle wyciągnąć swój miecz, Nagakura i Karada pojmali go. Co wy robicie? Puszczajcie! Och, zamknij się! Nie masz teraz prawa tutaj sobie narzekać. Powiesz coś więcej i cię skrzywdzimy. Ojejku. Heisuke podszedł do samuraja wcześniej, który próbował zatrzymać Roninę. Dzięki za pomoc. Jesteśmy winni. Samuraj siedział na podłodze z zawieszoną głową, starając się jakoś ukryć to, że krwawi. O, coś suma, sorry, młody. Nie zrobiłem tego dla was, a więc nie musicie mi dziękować. Wytarł swoje usta, starając się nie wzdrygnąć. To tak, jakby mówił sam do siebie. Czyli jednak plotki są prawdziwe. Shinsengumi nie są niczym, tylko chuliganami. Psy! On był tutaj sam. I nagle widzę, że Heisuke jest bardzo zirytowany tym, co mówi ten samuraj. Przepraszam, a kogo ty tutaj nazywasz chuliganami? Przecież myśmy próbowali tylko ludziom pomóc. Nie rozumiesz tego? Wszyscy w Edo tak mówią. Shinsengumi to tylko jakaś grupa zapatrzonych w siebie żądnych krwi morderców. Oj, 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 oj. Widziałam, że te słowa naprawdę zraniły Haradę, który złapał samuraja za odzienie i przycisnął go do ściany. Ej! Coś ty przed chwilą powiedział? Co robisz osobie, która niesie jakiś tam list albo coś? Zapytał mnie, to mu podpowiedziałem. Tak, posłańca, o. Okej, to w takim razie dlaczego nie zmężnijesz i nie powiesz nam tego, co naprawdę myślisz? Nie je tylko jakieś tam gorące ploteczki, które zalewają Edo. No dalej, proszę bardzo. Zaczekaj. Przecież powiedziałem wam, że ja nie mam nic z tym gównem do czynienia. Hej, ty stojący tam, chodź tutaj i pomóż mi. Dobra, skończmy już. Kiedy Sano się nakręci, nie ma jak go zatrzymać. On się tutaj nie bawi, szczególnie z jakimiś tymi, co są śmieszkami. Okej, jeżeli chcesz jakoś się z tego wykaraskać, ja bym ci tutaj proponował, żebyś przeprosił mnie i moich przyjaciół. A więc to właśnie to ludzie z Edo o nas myślą, co? Cóż... Odwrócił się niezręcznie, przekazując kawałek papieru, który miał schowany. A to co? Harada
ruszył, żeby wziąć do ręki ten papier, a oczy samuraja rozszerzyły się w panice. Poczekaj, nie dotykaj! Samuraj szybko próbował zabrać ten papier, ale Nagakura i Heisuke byli szybsi. Oto! No i proszę bardzo. Puszczajcie mnie! Co wy sobie myślicie? Z dwójka mężczyzn, którzy go przytrzymywali, samuraj starał się jakoś wyjść z ich uścisku, ale nie dał rady. Byli za silni. Hej, to my powinniśmy zapytać ciebie. Dlaczego tak się dziwnie zachowujesz? Zamknijcie się, chuligani! Harada wziął od niego ten papier, żeby się mu przyjrzeć, kiedy Nagakura i Heisuke wciąż kłócili się z samurajem. Jego twarz była naprawdę zaniepokojona. Nie byłam w stanie spojrzeć na to. Moje serce szybciej biło. Czy to była jakaś wskazówka, jeżeli dotycząca mojego ojca? A może mówiła coś o Shinsengumi? Nagle Harada spojrzał do góry, pytając go. No dobra. Skąd ty to masz? Głos Harady był bardzo sztywny. Jakby już szykował się na zadanie ostatecznego ciosu. No do. Mhm. A to co? Nagakura wiedział, że z Haradą jest coś nie tak. Harada przekazał papier Nagakurze, nic nie mówiąc. On przyjrzał się kartce, zanim podał ją Heisuke. Wszyscy byli jacyś tacy dziwni. Nikt z was nie ma pojęcia, co wy tutaj robicie. Nie ujdzie wam to płazem, jestem samurajem. Nas to nie obchodzi. Będziesz nam odpowiadał teraz. No i zwykła konwersacja zmieniła się w wypytywanie. I oni oczekiwali bardzo dobrych odpowiedzi. Samuraj wpatrywał się intensywnie w kapitana, ale jego słowa wcale nie były takie same jak ta intensywność. Kolega z Edo mi to dał. Któż jest ten kolega? Przepraszam, a kto dał wam prawo, żeby mnie tutaj przepytywać? To nie wasza sprawa. Tak, bardzo dobrze powiedziane, ale to my tutaj wybieramy, kto ma prawo do czego i do... I czy to jest nasza sprawa, czy nie. Po prostu odpowiedz nam ładniej na pytania i nikomu nic się nie stanie. Widać było po Haradzie, że naprawdę frustracja się w nim wręcz gotuje, kiedy widział, że samuraj nie chce kooperować. To było jasne, że samuraj nie ma gdzie uciec, a więc po prostu się poddał, mając nadzieję, że go wypuszczą. Okej. To po prostu artysta z Edo, dobra? Nie mam nic do tego. Nic wam więcej nie powiem. A więc ten koleżka dał ci ten rysunek, tak? A może odkupił go od kogoś? To nie było za darmo. Błagałem go o to i on mi to po prostu dał. To tyle. Czy masz jakąś kopię tego rysunku? A może jest ich więcej? Nie mam zielonego pojęcia, ale tyle co wiem, to był jedyny. Rozumiem. Harada trzymał kawałek papieru w swoich rękach, głośno biorąc oddech. Nagakura kontynuował. Okej, to teraz co zrobimy? Zabieramy ten rysunek do nas razem z tobą. Przepraszam, co masz na myśli? Dlaczego miałbym iść z wami? Desperacja w jego głosie była wyczuwalna, ale Nagakura i Harada nawet nie dali mu chwili, żeby on odszedł. No już nie marudź. Powiesz nam w końcu, jak się nazywasz? Samuraj rzucił spojrzeniem na Haradę tak ostrym, że mógłby go przeciąć, ale w końcu odpowiedział. Souma. Mam na imię Kazue Souma. Tak, misiu, ja go bardzo lubię. Souma, tak? No dobra, uznaj, że ci się nie udało i po prostu chodź z nami. Przedyskutujemy wszystko w kwaterze głównej.
jeżeli dowiemy się, że jesteś niewinny, będziesz mógł sobie pójść. Poza tym, że Heisuke próbował go jakoś udobruchać, Souma nie bardzo wykazywał to, żeby miał się poddać. Zacisnął zęby wściekły. Jak, przepraszam, mam uwierzyć wam w cokolwiek, co wy mówicie? Po prostu tak mnie zabieracie bez jakiegokolwiek dowodu, że zrobiłem coś źle. Daj nam szansę, żebyśmy wszystko rozwiązali pokojowo przynajmniej. Przestań marudzić. Heisuke wydawał się naprawdę szczery w swoich zamiarach co do Soumy i byłam zdziwiona. Przecież oni nic złego nie zrobili. A więc zabraliśmy Soumę razem z tym Roninem wcześniej i wróciliśmy do kwater głównych. Wciąż byłam zaciekawiona, co było na tym rysunku z wcześniej. Ale może to lepiej, że ja nie wiem. Mężczyźni nie rozmawiali ze sobą, kiedy wracali. Okej, kiedy już tylko wróciliśmy, wszyscy kapitanowie się zebrali. Okrążyli Soumę po cichu, wpatrując się w niego intensywnie. Powietrze było niemal duszące. Nie czułam się tak w kwaterach od momentu, kiedy ja tutaj przybyłam, tak? Wtedy też nas chcieli zaciukać, no cóż, zdarza się. Okej, to może powiesz mi w końcu, kto jest odpowiedzialny za ten rysunek? Nie wiem. Nie graj, idioty. Przecież powiedziałeś, że znasz tego artystę. Nie przypominam sobie. Okej. Idioto. Lepiej uważaj sobie, czy tutaj z nami nie pogrywasz. Hej, możemy pobawić się w taką grę. A grę? Jeżeli nie będziesz mówił, to ja cię dźgnę. Fajnie brzmi, nie? Jezu, Okita. Okita sięgnął po swoją katanę, ale Saito natychmiast stanął przed nim, żeby go zatrzymać. Poczekaj, Sodzi. Sannan najpierw musi odezwać. O, wy to Sannana, trzymajcie ode mnie z daleka. Soma, prawda? Kiedy patrzysz na ten rysunek, co on ci mówił? Co on ci mówi? Co ty widzisz na nim? To Shinsengumi, noszący swój jasno-niebieski strój. O. Tak, to kimono to potwierdza, jednakże osoba na tym rysunku ma białe włosy, czerwone oczy i jego usta przepełnione są krwią. O, ktoś wie o waszym sekrecie, chłopcy. Nic więcej nie przychodzi ci na myśl, kiedy na to patrzysz? Nic? Ja wiem, że nie wygląda to najlepiej, ale ja nic o tym nie myślałem, tylko usłyszałem, że Shinsengumi są niemal jak demony, a to tylko rysunek. Rozumiem, demony. Może i ma on tutaj rację. Cóż, zmniejsza to ilość ludzi, którzy są podejrzani. Jest tylko parę ludzi, którzy znają Shinsengumi na tyle, żeby to narysować. To chyba musi być Ibuki, prawda? Oczy Soumy rozszerzają się, pokazując, że jego sekret został odkryty przez Sannana. Został pokonany. Sannan przytakuje. Okej, zapytam cię tylko jeden raz. Czy jest jeszcze jakaś kopia tego? Nie ma. Powiedział mi, żebym to wyrzucił. I przekazał mi to po prostu. No ale przecież to tylko rysunek, prawda? Dlaczego zostałem zatrzymany przez jakiś rysunek? Słuchaj, zrozum to. Jakby to wpłynęło na ludzi, gdyby oni zobaczyli ten rysunek Shinsengumi jako demonów, co? Chyba nie jest to jakieś wygórowane myślenie, żeby zrozumieć to, że nasza reputacja mogłaby jeszcze bardziej ucierpieć. No tak, macie rację.
No to bardzo się cieszę, żeśmy wszystko się tutaj zrozumieli. To teraz to skonfiskujemy. Tak, tak jest po polsku. To w porządku, prawda? Retoryczne pytanie Sanana pozostawiło w sumie brak jakichkolwiek negocjacji. On tylko westnął pokonany. Okej, okay, róbcie co chcecie. W takim razie jestem teraz wolny, prawda? Już więcej nie macie ze mnie pożytku. On wyglądał źle. Wykończony był tym stresem. Kondo ruszył naprzód, cicho przytakując. Jesteś Soma, prawda? Moje imię to Isami Kondo. Jestem szefem Shinsengumi, a nade mną stoi... Tak, Aizu, czyli ta prowincja. Przede wszystkim chciałbym cię bardzo przeprosić za to, jak cię tutaj nieludzko potraktowaliśmy. Proszę nam wybaczyć. Kondo natychmiast pochylił się, tak, żeby pokazać, jak mu przykro. A Soma to bardzo zdziwiło, że ktoś się do niego zwrócił z taką dobrocią. Jego oczy się rozszerzyły. I nagle się zarumienił. Proszę pozwolić mi zobaczyć swoją twarz. Jesteś szefem Shinsengumi, prawda? Nie ma powodu, żeby osoba taka jak ty kłaniała się mnie. Nie dziwię się, że Soma jest taki zaskoczony. Przecież w życiu samuraja dedykacja, honor, a także hierarchia są najważniejszymi rzeczami. Przypuszczalnie, jeżeli ktoś zachował się niehonorowo, nie tylko by zrzuciło to, tak, dyshonor do twojej krowy, rodziny i wszystkich innych, tak? Okej. Cóż, to dlatego, że to ja jestem szefem, pomyślałem, że to ja powinienem jako pierwszy cię przeprosić za to, żeśmy źle zrobili. Cóż, może i świat widzi, jak zmieniają się samuraje, ale to naszym obowiązkiem jest podtrzymać nasze zachowania. Nawet jeśli my staramy się dotrzymywać tego, co robi samuraj, nic z tego nie otrzymujemy, ponieważ większość z was jest skorumpowana. Świetnie. Soma był zagubiony, nic nie mówił, nawet się nie poruszył. To tak jakby w życiu nie okazano mu takiej dobroci. Kondo dobrze spogląda na Saumę. Jego oczy starają się zakomunikować, że jest już bezpieczny. A więc ten mężczyzna, który dał ci ten rysunek, to Ibuki. Jak się ma? Dobrze? Tak, bardzo dobrze. No, to bardzo się cieszę to słysząc. Czy to nie tak, Toshi? Ibuki to był chłopak z poprzedniej gry, z tego co ja tam kojarzę. Ja go wcale nie pamiętam. No, jak to Hijikata. Hijikata nie bardzo próbował podeprzeć słowa Kondo. No, świetnie. Ale widząc ciało Hijikaty, widziałam, że coś tutaj nie gra. To tak jakby w głębi duszy cieszył się, słysząc, że Ibuki trzyma się dobrze. Inni kapitanowie... Także jakoś widziałam po nich ulgę i nie było już tutaj tak ciężko jak wcześniej. Czyżby ten Ibuki to był przyjaciel Shinsengumi? Jest to takie dziwne o tym myśleć, skoro teraz są taką dużą grupą. I tak naprawdę ilu przyjaciół musieli oni spotkać na swojej drodze, a ilu musieli utracić? Jednak jedną rzeczą oczywistą było to, że Kondo należało się miejsce jako szefowi. Przecież był tak dobrze do wszystkich nastawiony. Okej, jeżeli mi pozwolicie, ja już chciałbym iść. Jednakże chciałbym przeprosić za to, jak potraktowałem twoich ludzi.
Suma wydawał się teraz całkowicie inną osobą niż tym, kim był wcześniej. Ukłonił się. Okej, życzę wam jak najlepiej. Heisuke Nagakura i Harada eskortowali go do wyjścia. Myślałam, że chcieli go po prostu pożegnać. Tak, sorry, żeśmy cię tutaj tak przyciągnęli. No cóż, jeżeli byście słuchali mnie od samego początku, od razu byście wiedzieli, że jestem niewinny. Przecież nie było powodu, żebyście mnie tutaj zaciągnęli. No dobra, już nie bądź taki. Gdyby to rysunek wyszedł na jaw, byłoby jeszcze gorzej, także powinien się podziękować. Może i macie rację, ale wciąż. Okej, no ale jakby nie patrzeć, dowiedzieliśmy się o Ryunosuke, że się trzyma dobrze. Także coś z tego wyszło. Tak, Souma miałeś na imię, prawda? Wygląda na to, że możemy już pozostawić naszą przeszłość za nami. Dlaczego nie wpadniesz do nas, kiedy będziesz miał czas? Co? Mam się z wami zadawać? Wiesz, myślę, że gdyby ktoś zobaczył mnie z Shinsengumi, mogliby odnieść złe wrażenie, a ja nawet mógłbym zostać źle potraktowany, tak? Jako prawdziwy samuraj. A no tak, ty pracujesz dla jakby takiego stanu, tak? Przypuszczam, że gdyby ludzie postawieni wyżej się o tym dowiedzieli, miałbyś kłopoty. Cóż, no... No dobra, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, jest czas na żarcie. Sano, Heisuke, idziemy. Pewnie. No nic, do zobaczenia, Souma. Trzymaj się. Jasne. No i ta trójka szybko pobiegła, żeby dorwać to, co chcą do jedzenia, zostawiając mnie z tyłu. Sama spojrzał na mnie nieśmiało, a obydwoje się uśmiechnęliśmy. Nikt z nas jednak nie mógł się zmusić do powiedzenia czegoś. Ach, zapomniałem cię zapytać. Jesteś wojownikiem Shinsengumi też? Co powinnam powiedzieć? Ogólnie nie jestem. A, tak, rozumiem, wybacz. Nie miałem nic złego na myśli, to nie moja sprawa. Nie, w porządku, to nic takiego. Okej, nie chcę tutaj już nadużywać grzeczności, a więc będę szedł. Jasne, pa. Ukłoniłam mu się grzecznie, a Souma odszedł. Souma był pełen niezbadanego. Przypominał mi trochę mnie, kiedy byłam w domu. Odwróciłam się do kwater głównych, sama będąc już... Okej. Dobra, kochani, na dzisiaj starczy. Tak, kurczę, będzie długo. Cie, Florek. Dobra, chapter drugi, bardzo dobrze. Tutaj chyba się będą bili z Kazamą, z tego co ja pamiętam. Dobra, słuchajcie, ja wam na dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Jak zawsze było świetnie, trzymajcie się, pa.